diesla, czy mamy problemy z zakupem diesla, a drugie dotyczyło ubezpieczenia. Jesteście ze sobą w podróży tyle czasu, jak radzicie sobie? Patrzy na mnie jak na wariatkę, no weź. Bo będę wszystkich strasznie demoralizować. Ja nie wiem, czy w ogóle powinnam się przyznawać. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Cześć. Witam w odcinku specjalnym Q&A, czyli odpowiedzi na Wasze pytania. Odpowiem dzisiaj na pytania, na które nie zdążyłam odpowiedzieć w trakcie naszego live'a, bo nasze live'y są zawsze takie po prostu energetyczne i tyle się dzieje, że ja nie nadążam. A potem się rozgadamy na jakieś inne tematy, pytania, które padają w trakcie i po prostu gdzieś tam umknie parę rzeczy. Tak więc chciałabym teraz na te pytania, bo niektóre z nich często się powtarzają, tak więc wiem, że wielu z Was chciałoby wiedzieć i są też rzeczy, które ja chciałabym dopowiedzieć, więc ruszamy. Na początku chciałabym podziękować za wszystkie Wasze życzenia urodzinowe. Było mi bardzo miło, było mi miło, że aż tyle osób dołączyło się do naszego live'a i było ze mną w ten szczególny dla mnie dzień. Dzięki Wam nie płakałam, bo pewnie jakbym była sama, to bym płakała, bo wiecie, dla mnie urodziny są strasznie ważne. Urodziny, święta, to są takie chwile, kiedy jest mi ciężko w podróży. Wiecie, z jednej strony nie mogę narzekać, bo robię to, o czym zawsze marzyłam. Ale właśnie są takie szczególne dni, kiedy ja chciałabym być ze swoją rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi, bliższymi i dalszymi, z Wami. I właśnie zrobiłam ten live, żeby jakby choćby wirtualnie połączyć się z ludźmi. Oczywiście moi najbliżsi też o mnie nie zapomnieli i cały dzień praktycznie siedziałam na telefonie, bo co chwilę ktoś dzwonił i to też jest super sympatyczne. Ale jest to jeden z takich minusów podróżowania, życia w podróży, że właśnie nie możesz, jakby no nie ma tego fizycznego kontaktu, nie możesz uściskać, nie możesz no popatrzeć sobie w oczy. Choć z internetem jest łatwiej, możesz zrobić połączenie wideo, ale to nigdy nie jest to samo. Tak więc będzie dzisiaj właśnie parę takich rzeczy, o których powiem. Nie tylko właśnie o tych plusach, ale także o minusach podróżowania. Pięknie też dziękuję wszystkim osobom, które dołożyły się do naszej zbiórki, do mojej urodzinowej zrzutki dla tureckiej rodziny, która straciła swój dom i pracę wskutek trzęsienia ziemi, które było tutaj w Turcji w lutym 2023. Ja wspominałam o tym w postach, w jednym z odcinków. Wiem, że wielu z Was oglądało. Zresztą jesteście tu, to oglądacie. I jestem po prostu po raz kolejny pod ogromnym po prostu wrażeniem. Nie wiem, nawet słów mi brak po prostu, żeby wyrazić swoją wdzięczność. Sobie nie wyobrażacie. Dokładne podsumowanie będzie w poście, dlatego że teraz jest ostatni moment jeszcze, żeby wpłacić. Jakby ktoś chciał wpłacić pieniądze, to w tej chwili jest ostatni jakby na to dzwonek. I link jest w opisie filmu, a także wrzucę w komentarzu, żeby było po prostu łatwiej. Więc można wpłacić pieniądze bezpośrednio przez naszą stronę, albo przez PayPal, albo mogę podać numer konta, co kto woli, ale numer konta nie wstawię w komentarzu, tylko mogę wysłać wiadomości prywatnej. Więc jakbyście chcieli, to bardzo proszę, napiszcie do mnie. I będzie to koniec, dlatego że jesteśmy już tutaj całkiem niedaleko i po prostu chcemy przekazać im te pieniądze osobiście. I
Będzie to też ostatni raz, kiedy im jakby finansowo pomagamy. Dlatego, że uważam, jakby ja chciałabym pomóc nie tylko jednej osobie czy jednej rodzinie. Mam taki... dobra, ucinam. Chodzi mi o to, że w tym pomaganiu trzeba pomagać wtedy, kiedy jest to niezbędne, w danym momencie, kiedy jest ten największy kryzys. A potem już jak ta osoba czy ta rodzina staną na nogi i mniej więcej już jest teraz ten etap, gdzie oni już są na końcu jakby tego stawania na nogi, bo mają już nowe prace, mają nowe mieszkanie, wynajmują to mieszkanie, no ale jakby już jest ten moment, gdzie oni już prawie dotarli do takiego jakby balansu, no jakby dawania sobie rady. I jakby to będzie taki ostatni zastrzyk finansowy, żeby im pomóc i ja już uważam, że już ta nasza misja jest zakończona i dzięki waszej hojności po prostu pomogliśmy im trochę wyjść z tego dołka i wystarczy. I na naszej drodze spotykamy różne osoby lub będziemy szukać ludzi, którym w danym momencie musimy pomóc, tak więc cieszę się, uważam, że misja będzie zakończona. No piękne po prostu. Dobra, lecimy z koksem. Pytanie numer 1. Nowe systemy pyta. Jesteście ze sobą w podróży tyle czasu. Jak radzicie sobie ze zmęczeniem i rodzącymi się wtedy zatarczkami? To bardzo fajne pytanie, bardzo trafne i faktycznie jest tak, że jak człowiek jest zmęczony, to jest bardziej drażliwy. Nie wiem, czy tak macie, czy tak jest. Właśnie, ja się tak zastanawiałam kiedyś, że może to tak tylko u nas, ale jak widać nie tylko u nas, jeżeli u was też tak jest, to dajcie znać. Faktycznie coś w tym jest. Jak człowiek jest zmęczony, to jest bardziej taki, no, więcej rzeczy mu przeszkadza, o tak bym powiedziała. Są też takie nieporozumienia. Ja bym powiedziała, że najbardziej jakby męczące na długą skalę są takie powracające problemy. Na przykład różnice zdań w wyborze miejsca do spania. Bo wiecie, my nieustannie szukamy miejsca do spania. I często bywa tak, że miejsce, które niedźwiedź uważa za odpowiednie, ja uważam, że nie jest odpowiednie. Albo że trzeba przestawić samochód. I często jest, mamy takie spięcia, tak bym powiedziała, gdzie ja proszę, wiesz, ale przestaw mi do auto. I nieraz to jest, wiecie, 2 metry, ale on już jest tak zmęczony po całym dniu jazdy, że przestawienie tego samochodu jeszcze o 2 metry nagle jest takie off i wiecie, takie co ta baba znowu chce? I ja zaraz się denerwuję. Sam myślę, kurczę, no przecież to co to za problem jeszcze docisnąć, jeszcze raz odpalić ten silnik. No jechaliśmy tyle czasu i jakby jeszcze, kurczę, 1 metr możesz pojechać do przodu. I on tak, ale co to za różnica? Ja mówię, no jest różnica, popatrz, tu na przykład są jakieś kłujące krzaki, a ja tu będę stać przy stole, będą mnie kłuć po nogach i wiecie, no jakieś takie, to są drobiazgi, ale na koniec ciężkiego dnia czasem takie drobiazgi, jak komary na przykład, czy jakieś latające muchy, potrafią doprowadzić do szału. No. Lub też właśnie takie nowe i jakieś powracające jak bumerang zatarczki. Więc nie jest to łatwo. Nie jest łatwo, powiem wam szczerze, że momentami to zastanawiam się na przykład, czy nie byłoby mi lepiej podróżować samej. Choć pewnie jakbym podróżowała sama, to będą wtedy inne problemy. I strasznie mnie korci, żeby spróbować.
Tym bardziej, że ostatnio niedźwiedź mówi, że właśnie trochę już jest zmęczony tym podróżowaniem i chciałby już gdzieś zarzucić kotwicę, więc być może będą zmiany. Zobaczymy. Ale na razie jest ta wyprawa, tak więc no, pchamy do przodu. My z niedźwiedziem mamy bardzo skrajne charaktery, tak więc nie brakuje spięć. Co wam tu, nie będę oszukiwać po prostu. Ale mamy zasadę brak cichych dni. Ja wprowadziłam taką zasadę. Bardzo tego nie lubię, jakiegoś takiego nieodzywania się do siebie. Ja po prostu mam zasadę, że możemy się nie zgadzać na jakiś temat. I koniec. Nie musimy wszystkiego lubić i to jest okej. No to nie zawsze jest tak okej. Czasem jest ciężko przełknąć i zaakceptować, że ktoś nie chce robić albo nie zachwyca się nawet. Jakby ja się zachwycam, wiecie, zachodem słońca, tym, tamtym, zobacz to, tamto, nie? A niedźwiedź jest zupełnie inny. Patrzy na mnie jak na wariatkę, że no weź, no albo zachód jak zachód, albo takie tam różne mamy. Ale czasem lub najczęściej to po prostu się śmiejemy z tych naszych różnic. Staram się też planować, jak widzicie, często na zwiedzanie ja idę sama, bo ja wiem, że jemu się nie będzie podobać, albo właśnie nie chcę, żeby mi marudził. Właśnie uważam, że nie powinniśmy nikogo tak na siłę ciągać, ani zmuszać, ani jakby przerabiać na swoją stronę, że trzeba znaleźć jakby to pośrodku, tak? Jeżeli to jest możliwe. To nie zawsze jest łatwe, ale jakby trzeba nad tym pracować. Tak więc próbujemy i pracujemy. A czasem jak te konflikty są jakieś takie większe, jakby, no bo się zdarzają różnego rodzaju, to często też bywa tak, że my po prostu nie mamy czasu, bo nawet nie ma się czasu dobrze pokłócić, bo ciągle się coś dzieje, bo jedziemy, bo ktoś podszedł do samochodu, bo jesteśmy, nie wiem, na granicy, albo właśnie trzeba rozbijać obóz. I wiecie, no nie ma czasu, no po prostu. No nie masz czasu. Musisz zrobić to, tamto, siamto, podejmować decyzję, czy jedziemy w prawo, czy w lewo, czy... no. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to najlepszy sposób. Czasem mam właśnie takie wrażenie, że może trzeba by było to jeszcze lepiej przepracować, ale no, jest jak jest. Pewnie mogłoby być lepiej. Kolejne ciekawe pytanie zapytała Fiolet. Czy studiowałaś w UK? Kim jesteś z wykształcenia? I czy pracowałaś? I co robiłaś, jak pracowałaś w Anglii? Nie studiowałam w Anglii. Z wykształcenia. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo ja nie jestem nauczycielem z wykształcenia, a większość życia uczyłam. Uczyłam języka angielskiego. W Polsce prowadziłam szkołę języków obcych. Sama założyłam tą szkołę, dlatego że zaczęłam pracować w szkole jako nauczyciel i bardzo mi się nie podobało. Podobało mi się uczenie, ale nie podobał mi się system. I to był ten czas w Polsce, gdzie jak grzyby po deszczu otwierały się szkoły językowe i ja stwierdziłam, że ja też to chcę robić, mimo że wszyscy dookoła pukali się w głowę, że już taka szkoła jest w tym mieście. Już nie mówiąc o tym, że ja taka młoda i w ogóle zejdź na ziemię, ale ja zawsze właśnie nie słucham takich głosów, słucham tego, co mi tu w środku mówi i pomyślałam właśnie, że chcę to robić, mam pomysł, będę robić to lepiej niż inni i faktycznie w ciągu kilku lat moja szkoła była największą szkołą językową w mieście. Szkoła, powiem też, istnieje do dziś, jest mi bardzo miło, że po prostu tyle lat później, a lat już minęło, chyba ze 20, że po prostu to jest niesamowite. No, tak więc cieszę się bardzo, jestem usatysfakcjonowana, potem pracowałam dla wydawnictwa Pearson jako przedstawiciel.
wtedy po prostu promuje się książki, robi się właśnie warsztaty dla nauczycieli, konferencje, takie różne rzeczy. Dlatego ja nie mam problemu, żeby tutaj mówić do kamery, bo jestem przyzwyczajona, żeby mówić do ludzi, stać na scenie i tak dalej, i bardzo mi się to podobało, muszę wam powiedzieć. Aczkolwiek była to po prostu praca w korporacji, więc każdy, kto w korporacji pracuje, to wie, jak strasznie jest to wyczerpujące. Był duży nacisk na wyniki i tak dalej, tak więc wiecie, jak to jest. Więc po paru latach i jeszcze tam różnych drobniejszych rzeczach, co próbowałam robić, wróciłam do swojej działalności, ale potem na mojej drodze stanął niedźwiedź i zdecydowałam, żeby wyjechać do Anglii, bo niedźwiedź mieszkał w Anglii, niedźwiedź mieszkał w Anglii większość swojego życia, stąd tutaj też od razu odpowiadam na kolejne pytania, które się pojawiają właśnie często, albo zarzuty, jakieś negatywne komentarze, dlaczego mówimy po angielsku, dlaczego niedźwiedź tak dużo mówi po angielsku. Jemu łatwiej jest mówić po angielsku niż po polsku, mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, cieszę się, bo mogę poćwiczyć mój angielski. Tak więc stąd się to bierze. I wtedy przeniosłam się do Anglii, ale ja nie chciałam mieszkać w Londynie. On mieszkał w Londynie, ja bardzo w Londynie mieszkać nie chciałam. Powiedziałam, że jak znajdę pracę gdzieś w innym mieście, jakimś mniejszym, gdzieś gdzie będę chciała mieszkać, gdzie mi się będzie podobać, to się przeprowadzę. I w życiu tak jest, że jak o czymś pomyślisz, to tak będzie. Nie wiem, jak to działa. Czasem droga jest kręta, ale summa summarum gdzieś tam, wiecie, do tego celu dojdziemy. Nie wiem, czasem je życie po prostu zadziwia, tak jak choćby teraz to podróżowanie. Zawsze marzyłam o po prostu podróżowaniu, właśnie dalekich i długich podróżach. I tak jakoś życie zakręciło. No, niekoniecznie bym chciała, żeby jakby w ten sposób, w jaki do tego doszło. Ja pisałam na blogu, jak się to stało, że zaczęliśmy podróżować. Wolałabym, żeby początek był inny, no ale życie pisze swoje scenariusze. Tak więc w Anglii znalazłam pracę w firmie edukacyjnej. Były to kursy dla dorosłych. I tam też uczyłam angielskiego i matematyki, słuchajcie, tam w ogóle. I jeszcze innych rzeczy, jakby tam było coś takiego jak, można powiedzieć, przepisy BHP dla pracowników na budowie, bo taki był profil tej firmy, więc musiałam się dokształcić, żeby to robić, ale to też jest właśnie fajne. Ja całe życie lubiłam się uczyć i uważam też, że właśnie jak się ktoś nie uczy, to jakby się cofa. To jestem pewna. No. Ja w ogóle nie lubię tych nowoczesnych haseł typu tam rozwój osobisty i takie tam rzeczy. Nie lubię za bardzo, jak filozofują, jak teraz jakieś są ustawienia systemowe. To w ogóle. Ale właśnie zauważyłam, że wiele osób lubi takie określenia, takie chwytliwe, właśnie jak czegoś nie rozumieją, to potem się to świetnie sprzedaje, ale to już temat na inne nagranie. Kiedyś może będę nagrywać na ten temat. I tak to się wszystko potoczyło. Studia natomiast ja skończyłam tak trochę też z przygodami, bo ja wcześniej wyszłam za mąż. Ja nie wiem, czy w ogóle powinnam się przyznawać. Ja nie zrobiłam matury, bo ja w klasie maturalnej wyszłam za mąż. I tą maturę zrobiłam później. Ja chciałam wrócić do szkoły i zrobić maturę. Natomiast to były jeszcze takie czasy, wiecie, to były takie czasy, gdzie wyjście za mąż w wieku lat 18 było jak, ja nie wiem nawet, jak to opisać. No gorzej niż zajść w ciążę. No, o. Dziewczyny, które zaszły w ciążę, gdzieś tam jak były jakieś wpadki, to robiono wszystko, żeby im pomóc skończyć szkołę, a mi po prostu dyrekcja zrobiła się z tego wielka afera i po prostu siedli wszyscy nauczyciele i stwierdzili, że nie mogę wrócić jakby do swojej klasy, bo będę wszystkich strasznie demoralizować.
najwyraźniej i po prostu nie pozwolono mi wrócić do szkoły. Zaproponowano mi szkołę wieczorową. No, na to ja odmówiłam, powiedziałam, że ja nie chcę w systemie wieczorowym, bo ja chciałam mieć świadectwo, wiecie, chodziłam 3 lata do szkoły i chciałam 4. rok skończyć normalnie. No więc obraziłam się na tą szkołę i po prostu zostałam w Grecji, a później wróciłam do Polski i zrobiłam, no faktycznie w systemie wieczorowym tą maturę, ale już w innym mieście i później... Było też tak, tu mogę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa historia, że chciałam iść na studia od razu, ale właśnie mój mąż był bardzo kontrolujący i on po prostu mi zabronił. I ja wtedy byłam jeszcze taka młoda i głupia i tak strasznie ślepo zakochana, że ja po prostu nie poszłam. No, dzisiaj to sobie, wiadomo, też to moje za mąż pójście, to dzisiaj, wiecie, pukam się w głowę, że widzę z perspektywy czasu, że to nie była najmądrzejsza decyzja w moim życiu, no ale... Ale stało się i po prostu trzeba było z tym żyć, no. Że też mnie nikt nie zatrzymał, nie chwycił za rękę, to też druga historia, chociaż też nie wiem, czy bym słuchała. Nieraz tak rozmawiam z mamą teraz na ten temat i moja mama też mówi, że no, mogli bardziej być tacy rodzice, jakby namawiać mnie, ale to też były takie czasy, gdzie jeszcze w Polsce, wiecie, jeszcze tam gdzieś upadała ta komuna i ja strasznie chciałam się wyrwać z kraju. Ten mój mąż wtedy mieszkał właśnie w Atenach i ja tak strasznie chciałam mieszkać za granicą, więc ja patrzyłam też na to jako taką możliwość wyrwania się z tej Polski, z tej szarości polskiej. I tak to jakby jest wiele zawsze takich płaszczyzn, prawda? Tak więc summa summarum, później po latach ja poszłam na te studia, robiłam studia zaoczne, ale ponieważ ja już uczyłam angielskiego, to stwierdziłam, że po co mi teraz ten papier, jak ja już miałam inne dokumenty uprawniające mnie do nauki angielskiego, to jakby po co robić tego magistra i tracić te 5 lat studiując coś, co ja już umiem robić, bo ja sama się praktycznie nauczyłam. I poszłam na zarządzanie, bo zawsze mnie to interesowało. Chciałam iść w tym kierunku, prowadziłam tą szkołę językową, więc stwierdziłam, że na pewno to mi pomoże gdzieś tam w rozwoju kariery. I poszłam na zarządzanie. Ale tak się ułożyło, że ten mój rocznik, jakiś niefortunny, się rozpadł przez jedną z nauczycieli ze statystyki, słuchajcie. Dołączyła do mnie Bela. Tak więc będziemy kontynuować dalej razem z Belą naszą. Więc mieliśmy jedną taką nauczycielkę, panią profesor, przepraszam, która po prostu wszystkich uwaliła i rocznik się rozpadł i zostało 6 osób. I nam zaproponowali przeniesienie się albo na ekonomię, albo na turystykę. No to sobie myślę, nie. Ja żadnych statystyk, to już też miałam po dziurki w nosie, więc nie chciałam iść na ekonomię i poszłam na turystykę, ale pozwolono mi pisać pracę magisterską taką, jak sobie wymyśliłam, z zarządzania. Tak więc taka trochę zakręcona ta historia, więc jakby udało się też potem namówić po prostu i zmienić jakby połączyć później dwa kierunki, więc mam dyplom z zarządzania i mam dyplom z turystyki. Tak pokrótce powiedziawszy. Lecimy dalej. Dostajemy też sporo pytań i komentarzy odnośnie temperatur, że na przykład właśnie będzie pieską za gorąco, czemu tam jedziecie, albo kiedy jest najlepszy czas, albo czemu teraz jesteście tak ubrani, gdzie jesteście i w ogóle. Tak więc z tymi temperaturami to faktycznie jest taki roller coaster. Muszę wam powiedzieć, że w tak długiej podróży bardzo ciężko jest jakby wycyrklować idealny czas i uniknąć ekstremalnych temperatur.
Iran jest tak ogromny. Ja powiem na przykład na przykładzie Iranu i to też będę mówić właśnie w następnym odcinku, czyli jakby jak żeście widzieli na live'ie, albo właśnie jak będzie w odcinku kolejnym z Iranu, ja jestem w polarku, a na drugim ujęciu po prostu człowiek ma ochotę ściągnąć z siebie skórę, wiecie? To po prostu tu jest niesamowite. Są miejsca, szczególnie jak jesteśmy w górach albo właśnie na pustyni, gdzie temperatura spada bardzo szybko i bardzo mocno w dół. My też jesteśmy bardzo takimi zmarzluchami i dla mnie, powiem szczerze, że jak jest 15 stopni, to ja już muszę założyć taki, wiecie, właśnie ten misiowy polar, skarpetki, frodę i tak dalej, tak się naubierać. Nie chcemy też włączać na przykład ogrzewania, bo znowu jak włączymy, no to jest za ciepło to ogrzewanie w namiocie, które mamy. Tak więc ja muszę się tak dobrze zapatulić. I jak wstaję też rano, to jest tak naprawdę rześko, żeby nie powiedzieć zimno. W samym środku zimy, jakby się ktoś wybierał w te rejony, to muszę wam powiedzieć, że będą mrozy. Bo Ola i Bartek na przykład się wybierają teraz do Iranu i się mnie pytali. I my mieliśmy minus 20 stopni, jak przyjechaliśmy w styczniu. Tak więc na północy Iranu potrafi być bardzo zimno. Ale nie tylko na północy. Bo jak byliśmy poprzednim razem, to przecież byliśmy... Ja nie pamiętam, to chyba był luty, mi się wydaje. I w okolicach Shiraz jest takie pasmo górskie i tam niedźwiedź jeździł na nartach. No, to był luty, marzec, coś koło tego. A jak żeśmy zjeżdżali w dół, to po prostu była temperatura praktycznie 40 stopni w dzień. No tam niby na termometrze pokazuje 30 stopni czy coś tam, ale taka odczuwalna temperatura to tak ze 40 stopni. No już jak ja mówię, że jest za gorąco, no to już znaczy, że było gorąco. No i później tak samo na południu w Bandar Abbas i teraz też będzie, bo no jak wiecie, my zawsze trochę z poślizgiem, prawda? Tak więc my w tym Bandar Abbas już żeśmy byli, a to będzie kolejny odcinek. To po prostu tam to pot leje się non stop, dzień i noc. Nawet w nocy ta temperatura też tam akurat nie spada za bardzo. Tak więc trochę spada, ale tak nie za bardzo, więc upał straszny. Więc na przykład na południu Iranu, wtedy kiedy jest u nas lato, no to jest praktycznie prawie nie do wytrzymania, tak żeby coś zwiedzać czy coś, to bardzo ciężko. Jak żeśmy byli na wyspie Keshem na przykład, to żeby tam zwiedzać kanion, to musiałam zerzeć niedźwiedzia, wiecie, o 8 rano już żeśmy stali pod bramą, bo otwierają od 8 i my byliśmy pierwsi, którzy wchodzili do środka. Bo ja wiedziałam, że później to nie da rady, to już... Do kanionu nie dojdziemy po prostu, rozpłyniemy się tam. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o pogody. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Pozostając w tym Iranie, mam jeszcze dwa pytania. Jedno dotyczyło diesla, czy mamy problemy z zakupem diesla, a drugie dotyczyło ubezpieczenia. Tak więc z dieslem jest tak, że faktycznie za drugim razem mieliśmy duże problemy i to nas bardzo zaskoczyło. I będę właśnie w tym odcinku teraz odpowiadać na ten temat. Dlaczego tak się stało? Przedtem też mówiłam w tych innych odcinkach, więc może tu się nie będę rozgadywać. Jak ktoś jest zainteresowany, to po prostu pooglądajcie sobie wszystko od początku. Jakby diesla nie można kupić na wolnym rynku, trzeba prosić, ale z tym nie było problemu za pierwszym razem. A teraz się okazało, że wprowadzono limity i już był dużo większy problem. No jakoś tam zawsze się da, ktoś tam coś da, ale łatwo nie było. Tak więc trzeba było dużo cierpliwości i też jakby więcej czasu, czekania, proszenia większej ilości osób, a przy tylu kilometrach, tysiącach kilometrów, które trzeba przez Iran przejechać, no to, że tak powiem, no, było trochę napięcie i trochę frustracji. I temat ubezpieczenia. W Iranie ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Już jakby te wszystkie kraje dalej, Iran, Pakistan, Indie, to są kraje, gdzie ubezpieczenie samochodu nie jest obowiązkowe.
Aczkolwiek moim zdaniem zawsze lepiej mieć niż nie mieć i po prostu w każdym kraju można kupić, ale nie robi się tego tak, że kupujesz na granicy, jak to bywa w innych krajach tutaj w Europie czy w okolicach, że są budki na granicach i sobie możesz kupić. Tak więc to ubezpieczenie po prostu najlepiej, jak się dojedzie do pierwszego większego miasta, to tam poszukać i wykupić. Nie kosztuje to jakieś duże pieniądze, z reguły to jest wydatek jak za nasz samochód w granicach 20, maksymalnie 50 dolarów za miesiąc, tak więc ja uważam, że to naprawdę nawet bym powiedziała, nie ma na czym oszczędzać. Druga sprawa jest, czy ta druga strona ma ubezpieczenie, nie? Jak się pukniecie, bo wiecie, OC działa w ten sposób, że jakby ubezpieczenie tego, który spowodował szkodę, ci płaci i większość ludzi nie ma ubezpieczenia w tych krajach, więc to też trzeba mieć na uwadze. Dosłownie jak złomowane samochody, które po prostu sobie jeżdżą po ulicach, nie? O, tutaj jakiegoś naprawiają. Ale oni je naprawiają tylko tak, żeby po prostu, żeby dało się tym jeździć, nie? Nie, żeby naprawić go, naprawić tak jak my to rozumiemy. No dobrze, kochani, będę powolutku kończyć. Chciałam Wam serdecznie raz jeszcze podziękować, raz jeszcze przypomnieć o tym, że kończymy zrzutkę na turecką rodzinę. Jeżeli chcecie się dołączyć, to link jest w komentarzu i w opisie filmu. I chciałam też powiedzieć o tym, że w tym roku planujemy uczyć z niedźwiedziem angielskiego. Ja przedtem uczyłam angielskiego. W ostatnim roku szkolnym ja zrezygnowałam, niedźwiedź uczył angielskiego online, a w tym roku chcielibyśmy oboje uczyć tego angielskiego online. Ja wezmę osoby początkujące, on osoby zaawansowane i chciałabym też, żeby to było na zasadzie też trochę takich nagranych materiałów, czyli jakby nie powtarzać każdej osobie po kolei, tylko to, co trzeba każdemu wytłumaczyć, żeby było nagrane. O, taki mam plan, mam nadzieję, że mi czasu wystarczy. I jakby ktoś był zainteresowany, to dajcie znać, bo żeby to też było jakoś kosztowo rozsądne i dla Was, i dla nas, to ja chciałabym zrobić takie małe grupy. Taki mam pomysł, a jak wyjdzie, to zobaczymy. Więc jak jesteście zainteresowani, to napiszcie w komentarzu. Koniecznie zapiszcie się do naszej listy mailingowej. Ja rzadko wysyłam maile, bo po prostu nie mam na to czasu i nie lubię też zaśmiecać skrzynek mailowych jakimiś takimi marketingowymi e-mailami. Ale czasem wysyłam, bo na przykład organizuję wyjazdy. W tym roku właśnie wyjazd do Londynu. Jakby ktoś się jeszcze chciał dołączyć, to jest taka możliwość. Pierwszy weekend listopada ja i malutka grupa osób jedzie do Londynu. Mogę zabrać jeszcze dwie, maks trzy osoby. I no i co? I znowu zapomniałam, co jeszcze chciałam powiedzieć. Już wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o komentarzach. Mówiłam o tym na live'ie, ale wiem, że nie wszyscy może live obejrzeli. A live'y, moi drodzy, muszę się chować, bo tam już słońce mi wychodzi. Live'y, moi drodzy, będą dostępne tylko przez 24 godziny od opublikowania. No może 48, no. Bo wiem, że mieszkacie w różnych strefach czasowych i chcę, żeby każdy pooglądał, więc wiem, że czasem nie uda się być na żywo z nami, ale też nie chcę, żeby te live'y jakby wisiały tam forever, na wieczność, bo jakby to, co mówimy na live'ie, jest takie tu i teraz, nie? I ono na przykład już za miesiąc może być nieaktualne, tak więc nie chciałabym, żeby jakby, no. Tak więc taką decyzję podjęłam. Od teraz live'y będą dostępne tylko przez jakiś krótki, określony czas i potem znikają. Mówiłam na tych live'ach o komentarzach. Jak ważne są komentarze dla rozwoju kanału. Tak więc bardzo Was proszę, żeby
żebyście komentowali. Jak mnie lubicie i chcecie pomóc, żeby ten kanał się rozwijał, to strasznie ważne jest komentowanie, szczególnie na samym początku. Więc jak się film zaczyna, to trzeba łapka w górę i komentarz. Jak nie wiecie, co napisać, to postawcie 3 krzyżyki. To naprawdę nie ma znaczenia, co wy tam piszecie. Znaczy, dla mnie ma. Ja lubię czytać i odpowiadać na wasze komentarze, ale jakby dla algorytmów to zupełnie nie ma znaczenia. Więc po prostu co bądź, 3 kropki. Ale bardzo ważne jest, żeby te komentarze zostawiać. Będę ja i nasze ogony bardzo wam wdzięczni. Trzymajcie się, moi drodzy. Dziękuję wam pięknie, że jesteście. To dla was tworzę. Pamiętajcie, że jakbyście nie oglądali, to ja nie miałabym dla kogo nagrywać i montować. Pa! Ściskam mocno. Pchajcie do przodu. Cześć. Witam w odcinku specjalnym Q&A. Zaraz Niedźwiedź będzie mnie poprawiał. Znowu poprawia te włosy. Nic, tylko się bawi tymi włosami. Zepnij te włosy, zawsze moja mama mówiła. Była małą dziewczynką, no zawsze chciałam chodzić w rozpuszczonych włosach. A moje włosy są takie, że ciągle są takie poczochrane, nie? I moja mama zawsze mówiła, taka jesteś poczochrana, zepnij te włosy, no. A wy jak? Wolicie w rozpuszczonych czy w spiętych? Dziewczyny, pisać tam w komentarzach. Ale w tym momencie najbardziej krytycznym. Afri. Przeszkadzasz troszkę, wiesz? Nasze ogonki. Afri zawsze jest najbliżej mnie. Tak? Belę musiałam na chwilę zamknąć do namiotu, bo tato już w ogóle przeszkadza na maksa, a Tobiś jest zawsze najgrzeczniejszy, tak więc tutaj ogonek, dobra, idź ogonku. O, teraz będzie... kto ma psa, to wie. Zawsze jak chcesz zrobić zdjęcie albo coś nagrać, to wtedy jest drapanie. No, Bela, poczekaj, bo tu musimy teraz jakoś się ładnie ustawić, wiesz? O! A tam już jakiś ktoś przyjechał traktorem, więc to zawsze jest, szukasz takiego zacisznego miejsca i potem się tak właśnie kończy. Musimy poczekać, aż pojedzie. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.